Gościem portalu esanok.pl będzie Janusz Szuber. Punktem wyjścia w naszej rozmowie niech będzie mojość. Przy czym nie chodzi mi tylko o wznowioną niedawno książkę. Mam wrażenie, że mojość to bardzo ważna kategoria w całej pana twórczości. Nieomal program poetycki. Mam rację, czy też nie? Tak, ma pan rację. Szczególnie od mojości te teksty, te tomy, które się ukazały, mają piętno mojości. A więc czer też wpis do ksiąg wieczystych powiedzieć cokolwiek. Spróbujmy naszkicować granice mojości. Zacznijmy od przeszłości rodzinnej. Istotne punkty na tej mapie to kościół ojców franciszkanów i pamiątka po przodku Pokądzieli. Dalej poza granicami administracyjnymi Sanoka, Krynica, potem warszawskie dzieciństwo i studia. Jest też Lwów, z którym byli związani pana przodkowie po mieczu. Czy coś pominąłem? Nie, wszystko pan tutaj wymienił. Poza tym poszerzył pan tą właściwie mojość. Bo w gruncie rzeczy, tak jak była pomyślana, ja tutaj odnoszę się co do książki, to przede wszystkim chodziło o tą mojość sanocką. Sanockość, czyli pasmo słonego, odcinek Sanu od Leska do Brzygłodu czy do Ulucza, kawałek Osławy z klasztorem. To jest ta sedno tej mojości. A później prowincje zostają ewentualnie dołączone. Tu jest to centrum. Ta mojość to ten Sanok, ta ziemia sanocka. Jednakże w pana biografii można znaleźć te właśnie wątki też elementarne warszawskie. Nie, no oczywiście, że tak i wszystko, co pan wymienił, jakoś w tą mojość wchodzi, a w każdym razie w jakieś relacje. No, ale punkt wyjścia to jest tu. Stąd się bierze. I to określenie mojość, które dopiero pojawiło się po iluś tam stronach zapisanych tekstu. Bo cały czas myślę o tej książce, która została wznowiona. Natomiast mojość jaka kategoria w mojej biografii pan pyta w ogóle. No to tak, rzeczywiście. To jest Krynica, Warszawa, Sanok, taki trójkąt. Pańska mojość nie jest wbrew pańskim sugestiom prostą przypowieścią egzystencji. Przypomina palimpsest, którego kolejne warstwy pracowicie odsłania pan swojej twórczości. Obok przeszłości rodzimej współistnieją w niej postacie, które być może, gdyby nie pańskie starania, odeszłyby w zapomnienie. Poświęcił pan wiersze i nie tylko wiersze. Igorowi Bogdanowi Antonyczowi, Januaremu Poźniakowi, Kalmanowi Segalowi. Wspomnijmy naprzód tych, którzy biograficznie lokują się w najgłębszych poziomach pańskiego palimpsestu. Proszę pana, myślę, że Segal, a szczególnie Antonycz, nie bardzo potrzebują mojego wsparcia, ponieważ mają trwałe miejsce w literaturze. No, w przypadku Antonycza w literaturze ukraińskiej jest to postać pierwszoplanowa. Natomiast chodzi o te związki z mojością, czyli z Sanokiem, z moją szkołą. Wie pan, to jest tak, że ta mojość jest autobiograficzna, natomiast staram się, nie wiem, czy w sposób umiejętny zasugerować, że takie przygody, takie związki, takie powiązania właściwie mogą się zdarzać nie tylko jednej konkretnej osobie, ale prawie że każdemu, jeżeli by to odpowiednio na to popatrzył, czy znalazł do tego klucz. Najgłębsze, pyta pan o te najgłębsze związki, no na pewno to są związki rodzinne, ale jak wspomniał na spotkaniu w Szkole Muzycznej Antoni Libere, i oprócz spraw faktograficznych, spraw, które można sprawdzić, czy dzięki badaniu dokumentów, topografii i tak dalej, te postaci są niejako potrzebne do zmitologizowania czy zmityzowania rzeczywistości.
ta mityzacja, która jest no, czymś niezbędnym w literaturze i która powoduje, że nie jest to literatura faktu w gruncie rzeczy, ale jest to przynajmniej zamierzenie autora. Inaczej może to w praktyce wygląda, że właśnie to jest literatura, a nie literatura faktu. Nie jest to sprawozdanie z tego, co było dokładne. To znaczy fakty zgadzają się, ale cała metaforyka, oświetlenie, ustawienie tych postaci, wyakcentowanie tych, a nie innych cech. No to są zresztą prawa kompozycji. Przejdźmy kolejno do osób, które są panu metrykalnie bliższe. W książce Mojość wspomina pan Romualda Biskupskiego i jego starania w odkrywaniu wielokulturowej przyszłości naszego regionu. Romuald Biskupski to nie tylko był moim przyjacielem, był moim guru. I jego sądy o sztuce, to, czego mnie nauczyło ikonach, to bardzo jest ważne w mojej edukacji. I nie dość się go nachwalić. W Mojości on tylko tak przemyka w związku z informacją o pożarze, jaki wybuchł w Sanoku pod koniec XVIII wieku. Jego olbrzymia wiedza, erudycja, to czym on się tak posługiwał, jakby to była codzienna informacja. Jeżeli rozmawialiśmy na temat, no właśnie, na tematy codzienne, nagle się wchodziło w obszary bardziej związane ze sztuką. Zresztą on był świetnym znawcą literatury poezji rosyjskiej. To literaturę rosyjską znał w oryginale, więc nie tylko historyk sztuki. To wtedy rozpoczynał się taka pora edukacyjna w naszych spotkaniach. I to jest bardzo, bardzo istotna, bardzo ważna, bardzo bliska mi postać. Osobne miejsce zajmują Zdzisław Beksiński, którego obrazy często pojawiają się na okładkach pańskich książek, którym to obrazom poświęcił pan wiersz, a także Marian Pankowski, z którym mam wrażenie łączyła pana wieloletnia przyjaźń. Proszę pana, to są dwie postaci bardzo różne, jeśli chodzi o mnie. Z Marianem Pankowskim, jeśli tak można powiedzieć, łączyła mnie przyjaźń, to był taki stosunek ucznia i mistrza, bo na pewno Marian Pankowski nauczył mnie idiomu sanockiego. Właściwie dopóki nie przeczytałem jego książek. Dopóki ten idiom nie brzmiał w moim uchu tak, jak brzmi teraz. Więc to kolejna postać, od której dużo zaczerpnąłem. No i nasza przyjaźń, jeśli tak można powiedzieć, trwała dość długo i jest to bardzo ważny wątek w mojej mojości, jeśli tak można powiedzieć, w mojej mojości. Natomiast malarstwo Zdzisława Beksińskiego, jego twórczość jest w gruncie rzeczy bardzo odległa od mojego światooglądu. Co nie znaczy, że jego dzieła nie podziwiam. Natomiast jeśli chodzi o okładki, to tylko jedna okładka była z mojej inicjatywy, okładka do Czerterza. Natomiast jeśli chodzi o Biedronkę na śniegu, to było trochę wymuszone przez wydawcę. Rozmawiałem z panem Zdzisławem, no i był szkopuł jak do tej Biedronki. Stworzenia drobnego, niepokaźnego, dobrać coś z twórczości Zdzisława Beksińskiego. No, okazało się, że coś takiego się znalazło, ale tutaj też duża pomoc Wiesława Banana. Czy zgadza się pan z tym, co podczas pańskiego benefisu powiedział Bronisław Maj, że uprawia pan
poetycką fotografią czasu, że właśnie czas, jego bezlitosna, niszcząca siła, to gotowy motyw pańskiej twórczości. Trudno się nie zgodzić z takim określeniem. Z drugiej strony myślę, że to nie tylko można mnie przypisać, ale jest to właściwie siła sprawcza. To szukanie formuły na zatrzymanie czasu. No właściwie wszystkich, którzy piszą, albo dużej części tych twórców, pisarzy, poetów, myślę, że również i plastyków, że jest to chęć zatrzymania czegoś, co jest bardzo znikliwe. A fotografia chwyta ten moment, ten konkretny moment, zatrzymuje go, jednocześnie uśmierca, bo jest nieruchomo. Właściwie moja się także fotografia. To znaczy podwójnie, bo to jest to, co ta część, która przynależy do Władysława Szulca, czyli akwarele i fotografie. No i myślę, że fotografie pisane, jeśli tak można określić te teksty. No, myślę, że tak. Z tym, że te fotografie, one są takie bardziej może syntetyczne i wie pan, no zawsze istnieje jakaś taka chęć odtworzenia innej sztuki w języku, muzyki, plastyki. No mówi się, prawda, że jest poezja z elementami muzycznymi, prawda, plastycznymi. Coś takiego jest, więc ta fotograficzność, zresztą być może, że filozofia fotografii, jeśli się bliżej przyjrzeć, jest bardzo mi, bardzo mi bliska. To jest to zatrzymanie w pewnym momencie, no bo liczą się właśnie te krótkie momenty, o których można powiedzieć, że jest teraz. To jest teraz, no bo to, co jest teraz, za ułamek sekundy będzie przeszłością. No i czeka nas przyszłość, więc dzięki temu. Ale jednocześnie świadomość, że to teraz, jeśli chcemy go zatrzymać, to jest w gruncie rzeczy uśmiercenie tego momentu. Wchodząc od mojości, biografii, napotykam rok 1994. To był początek Janusza Schubera jako twórcy, który trafił do opinii publicznej. Co wtedy się takiego wydarzyło? Co było tym bodźcem, żeby te pierwsze publikacje znalazły się w prasie lokalnej? To należałoby temu poświęcić zbyt dużo czasu, a nasze spotkanie na to nie pozwala. Przede wszystkim chciałbym chociaż raz publicznie przed kamerą powiedzieć, że w gruncie rzeczy ja piszę już od mniej więcej 40-45 lat właściwie 45 lat. Pierwsze moje teksty wtedy powstały. Więc są jak gdyby dwie perspektywy. Perspektywa, którą wyznacza późny, bardzo późny debiut i czas pisania, który rozkłada się na te 4,5 dekady. Ponieważ teksty narastały przez te lata, bo to jest istotne, prawda, że coś się gromadziło. No, należało coś z tym zrobić, od strony technicznej. No. Były dwie możliwości. Jedna możliwość publikacji, co do której miałem nieustanne wątpliwości, a druga możliwość zniszczenia tego, no bo to było obciążenie duże. No bo to jednak prowokowało, no coś trzeba z tym zrobić. No po coś, no to się to robiło. To miało również taka sytuacja dwoista, prawda? Ona stawała się taką sytuacją udręczającą. No i tak jak w wierszu Herberta, Nike się waha,
się przez ileś tam lat się wahało. No aż wreszcie zdecydowałem. A dokładnie trudno mi powiedzieć, dlaczego akurat w 94. No chyba dojrzało do tego cała sytuacja. I stawała się sytuacja na tyle dolegliwa, że trzeba ją było jakoś zdecydowanie rozstrzygnąć. W kaligraficznym skrócie mamy rok 1999. Przez Rzeczpospolitej pojawia się artykuł Antoniego Libery o takim płomyku w Galicji. Pamięta pan ten artykuł? Pamiętam. Przypomina mi się jego, w tej chwili widzę, jak on wyglądał, ten tekst. Ponieważ to był chyba w dodatku plus minus taki łososiowy kolor papieru. W związku z tym tekstem nasuwa się inne pytanie. Antoni Libera to chyba najbliższy przyjaciel Janusza Schubera. Może nie najbliższy, ale przyjaciel od lat wierny, od lat bliski. Tak, i tutaj nie mam najmniejszych wątpliwości, że to, co jest związane z moim pisaniem, jest również w związku z Antonim Liberą, bo był moim pierwszym, najważniejszym czytelnikiem po latach, kiedy to, co napisałem, było gotowe. Ponieważ pierwszym czytelnikiem, ale właśnie lat temu 40 parę, był Zdzisław Łapiński, ale tym pierwszym czytelnikiem, najważniejszym po latach, to jest Antoni Libera, i tak krok po kroku, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu to się toczy. I ta sytuacja jest, powiedziałbym, nieco żartobliwie obosieczna, ponieważ jest to wzajemne czytanie, przekazywanie sobie tekstów jeszcze niekoniecznie gotowych. Podczas benefisu, który odbył się przed kilkoma dniami w Państwowej Szkole Muzycznej, Antoni Libera powiedział, że Janusz Schuber to naturalny następca czy Miłosza, czy Herberta, czy nawet Szymborskiej. O takich rzeczach może mówić tylko i wyłącznie osoba postronna, i tak jak w przypadku Antoniego Libery, do takich wypowiedzi bardzo kompetentna w takiej wypowiedzi. Natomiast ja mogę tego słuchać ze spuszczoną głową i przymkniętymi oczami. No po to się pisze się latami i chowa do szafy, że jest się niepewny swojej dykcji. Chodzi o to, żeby była to możliwie dykcja odrębna, inna, względnie rozpoznawalna. Oczywiście jest to takie założenie mocno idealistyczne, bo wiadomo, że zawsze jesteśmy jakoś uzależnieni od naszych lektur i od czegoś, co istnieje w powietrzu literackim, powietrzu, którym się oddycha. To było jedno z tych czynników, które powodowało, że nie spieszyłem się z debiutem. Przyhamowywało moje zapędy. Natomiast jeżeli tak jest to widziane, to cóż mogę powiedzieć. Przyjmuję to jako, ja bym powiedział, nagrodę, taką opinię. Jest to, no trudno powiedzieć, satysfakcja, bo to nie o to idzie. Po prostu ja to w kategoriach raczej taką opinię przyjmuję jako nagrodę, ale czy ona jest zasłużona, to ja nie wiem. Podczas benefisu Bogdan Tosza mówił, że przyjaźń z Januszem Schuberem to jest taki dar w dojrzałej męskości. To przyjaźń z Bogdanem Toszą, to wasze spotkanie też miało taki charakter bardzo spontaniczny. I fajnie tego się słucha, mówiąc tak kolokwialnie, tej historii waszej przyjaźni. Jak to się zaczęło, wasza znajomość z Toszą? Jak to się zaczęło? To było chyba wiele, wiele, wiele lat temu. Ja mówię chyba, bo trudno mi określić datę.
a wiąże się to najprawdopodobniej już z chłopcem mieszającym powidła, bo wtedy dzięki temu wyborowi moje wiersze mogły dotrzeć do o wiele więcej osób, do większej liczby osób niż te wydania drobne, rozproszone, szczególnie te sanockie. Poza tym ja nie wiedziałem jeszcze, że poznam Bogdana Tosza, kiedy czytałem o jego projektach związanych z Josifem Brodskim, przyjazdem Brodskiego do Polski. Nie wiedziałem, że Tosza tak dobrze zna środowisko kulturalne, nie tylko teatralne, literackie, rosyjskie i opozycję wtedy jeszcze rosyjską, Natalię Gorbaniewską. No i kiedy poprzez wspólnego znajomego, bo to zawsze tak pączkuje przez znajomych, Jerzego Ilga, dowiedziałem się o jego entuzjazmie, bo jeszcze wtedy nie napisał. Wysłowici badał teren, jak to wygląda. No to no był grunt niejako przygotowany. Ja o Toszy wiedziałem właśnie i łączyłem go z Brodskim. No a potem to się toczy na zasadzie kuli śniegowej, która z roku na rok obrasta w jakieś fakty, znaczenia. Co się dzieje? Bogdan był takim stałym moim domownikiem, jeśli tak można określić, podczas mojego dwukrotnego pobytu na klinice u profesora Szczeklika. To był codziennym gościem. Wracamy do tego benefisu, bo ten benefis był bardzo ważny, bo ten benefis pokazał, że Sanok ma wizytówkę w postaci Janusza Schubera. Benefis spotkał się z odbiorem ludzi z zewnątrz, którzy przyjechali, zaszczycili obecnością pana Janusza. Jak pan się czuł, widząc tych ludzi na sali, którzy brawami nagradzali właśnie pana osobę, pana twórczość? To są dwojakie uczucia. No, z jednej strony jestem wdzięczny i organizatorom, no i tym osobom, które przyszły, poświęciły ponad 2 godziny. To jest duża wyrwa w czasie. Biorąc jeszcze pod uwagę, że niektórzy przyjechali spoza Sanoka, pogoda była szpetna, wytrzymali te 2 godziny. I to jest, jak powiadam, to jest wdzięczność. Z drugiej strony ja się czuję nieswojo w takiej sytuacji. Lepiej się czuję, kiedy mam krótki wieczór autorski, nad którym panuję. To jest 50 minut, patrzę nieustannie na zegarek. Zresztą mam już tak rozczytane wiersze, że wiem, ile to może trwać. A w takiej sytuacji no, ja byłem raczej wystawiony na pokaz. I mało, mało aktywny, bierny. Więc trochę w takiej sytuacji czuję się głupio, bo jestem prywatny, no, do szpiku kości. Poza tym wiersze pisze się, to tak brzmi patetycznie, wiersze się pisze samemu i w samotności. Więc skoro coś, co powstaje w sposób taki bardzo intymny, staje się materiałem monodramu czy takiej wypowiedzi dłuższej, mówi to ktoś inny, nie ja w mojej przytomności, no to człowiek próbuje się w tej nowej sytuacji jakoś zachować. Więc to są dwojakie uczucia. Z jednej strony no na pewno satysfakcja i nie powiem wdzięczność, a z drugiej strony no trochę nieswojo. Czyli jest mojość, ale nieswojość. Wracamy do Sanoka. Wokół Janusza Schubera jest pełno osób, które darzą go życzliwością, które pomagają. Pomagają na co dzień. I w twórczości, i w życiu. Czy
to są tacy najbliżsi przyjaciele sanocy? Można myśleć o takiej grupie. Ja tu muszę wymienić przede wszystkim Małgorzatę Woskowicz, no bo bez niej moje funkcjonowanie byłoby bardzo koślawe. W ogóle od strony technicznej nawet pisania, ponieważ ja nie posługuję się komputerem, nie posługuję się mailami, ja piszę ręcznie. A poza tym jest pierwszym czytelnikiem moich wierszy. Czasami od jej miny zależy ciąg dalszy pisanego tekstu. Panie Januszu, jest potrzebny. Przynajmniej ja potrzebuję lustra, w którym te zmarszczki własne się widzi. Także że tutaj muszę wymienić, tak jak w przyjaźni literackiej na odległość, Antoni Libera, w Sanoku Małgorzata Woskowicz. Panie Januszu, 10 grudnia jubileusz. Jubileusz urodzinowy. Co pan by sobie życzył z okazji urodzin na następne lata? Skoro ten benefis odbył się prawie pół roku wcześniej, to ja myślę, że już o tych urodzinach grudniowych nie ma co myśleć. Najwyżej w kategoriach jakiegoś bardzo, bardzo kameralnego spotkania, rozmów, jeśli w ogóle coś takiego będzie. Czego sobie mogę życzyć? Wie pan, myślę, żeby nie było gorzej niż jest. To jest taki minimalistyczny. To znaczy, wie pan, ja chciał coś jeszcze napisać, co byłoby czymś nowym, a jednocześnie nie było zdradą światoglądu i polityki, poetyki, przepraszam, właśnie, wszystko dzisiaj polityczne jest. Poetyki dotychczas uprawianej. A to jest trudno, bo jeżeli przez ileś tam lat próbował się znaleźć własny głos, no to później tym głosem się posługuje. A istnieje pewne niebezpieczeństwo, że po latach zaczyna się powtarzać. Tworzy się tak coś, co już brzmi w sposób znajomy, a nie powinno. Więc może chciałbym, może mi się to uda, nie odrywając się od tego wszystkiego, co zostało zrobione, coś trochę nowego. I życzymy panu tejże nowości. Dziękuję.